Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Ja nazywam się Jacek Andrusiewicz i reprezentuję Stowarzyszenie Konsultantów i Trenerów Zarządzania Matrix Krakowa. A dzisiaj zaprosiłem panią Ewelinę Samolej, prelegentkę naszej konferencji. Dzień dobry, pani Ewelino. Dzień dobry, witam serdecznie. Pani Ewelino, jak ja studiowałem na SGH w latach, na przełomie lat 80. i 90., to wielu z wykładowców naszych powtarzało jak mantrę, że jeżeli trendy demograficzne w Europie utrzymają się na dotychczasowym poziomie, to trzeba będzie w najbliższym czasie, trzeba będzie sprowadzić do Europy około 20, a nawet 30 milionów ludzi. No, wtedy myślano o taniej sile roboczej. Dzisiaj pewnie chodzi o wszystkie te i tanią, i średnią, i wysoko kwalifikowaną kadrę. Ruchy migracyjne zauważamy u siebie bardzo dobitnie, tak? Miliony Polaków wyjechały do Europy Zachodniej, miliony Ukraińców na przykład przyjechało do Polski. Proszę powiedzieć, z pani perspektywy, czy Europa, czy Polska, czy polskie organizacje są gotowe na przyjęcie tej fali nowych pracowników, fali nowych obywateli? Czy polskie firmy są gotowe i co trzeba zrobić, żeby tą spodziewaną ilość ludzi przyjąć? Jak pani uważa? Bardzo proszę o pani zdanie. Jest rzeczywiście tak, że reprezentujemy różne narodowości, różne kultury, ale żyjemy na tym samym świecie, w tym samym środowisku realizujemy się zarówno w sferze prywatnej, jak i zawodowej. I ta tendencja rzeczywiście wielokulturowości pojawia się już od jakiegoś czasu i w Rzeszowie, w Polsce jest również widoczna. Chciałabym się odnieść do tego, że rzeczywiście wielokulturowość to jest tak naprawdę wielki potencjał i ma pewne swoje pozytywne aspekty, ale ma również swoje zagrożenia i trzeba być rzeczywiście świadomym tego, jaki jest pełen obraz, bo konkurencyjność jest naprawdę pozytywną stroną wielokulturowości, ale kompetencje międzykulturowe są niezwykle istotne. I odnoszę się tutaj do tego, dlatego że w sferze biznesowej, gdzie tak często właśnie w procesie relokacji ekspatriaci, czyli właśnie wykształceni pracownicy przemieszczają się, czasem zabierają właśnie całe rodziny po to, żeby realizować się zawodowo za granicą, powinni szczególnie właśnie te kompetencje międzykulturowe posiadać. One mogą wyrażać się w konkretnych postawach i na świecie postrzegane są jako zawodowe, profesjonalne kompetencje, które strategicznie wzbogacają rynek właśnie biznesowy. I o tym chciałabym mówić na swoim webinarze, który właśnie 22 lipca mam przyjemność prowadzić i w tym momencie zachęcić Państwa do tego uczestnictwa. Wiem, że podróżowała Pani dużo po świecie i doświadczała i pracowała Pani również, więc doświadczała Pani tej wielokulturowości w organizacji. Jakie są zagrożenia, jakie są trudności w tym aspekcie? Zgadza się. Mam tą przyjemność, że mam duszę podróżnika i bardzo lubię podróżować. To już od długiego czasu praktykuję, zarówno właśnie w pracy zarobkowej, jeżeli chodzi o zagraniczne wyjazdy. Miałam taką okazję się realizować. I powiem szczerze, czy to było w Stanach Zjednoczonych Ameryki, czy to było w Kanadzie, miałam do czynienia z wielokulturowym właśnie środowiskiem osób i fantastycznie to wspominam. Chciałabym powiedzieć, że ta świadomość właśnie kulturowa i budowanie tej świadomości, zanim wydarzy się w naszym życiu coś takiego, że właśnie na przykład zawodowo stykamy się z sytuacją, gdzie mamy do czynienia z przedstawicielami różnych kultur, to już teraz powinniśmy działać, ponieważ jest to nieuchronne. Jest to, tak jak mówię, strategicznie postrzegana umiejętność, aby po prostu wyciągnąć z tego korzyści. No właśnie, jakie? Proszę powiedzieć, firma biznesowa, twardy biznes, jakie może mieć korzyści z tej wielokulturowości? Pamiętajmy o tym, że tak jak jesteśmy podobni w wielu aspektach, tak też jesteśmy różni. I nasz sposób myślenia, postrzegania, kąt postrzegania różnych rozwiązań, ale też podsuwania różnych dróg dojścia do realizacji celu. To jest na pewno coś, o czym chciałabym na wstępie, nie zdradzając za dużo, wspomnieć, ale rzeczywiście korzyści mamy ogromne.
Tak, zachęcamy do udziału w naszej konferencji, webinar pani Eweliny Samolej o 22 lipca 2020 roku. Od godziny 19 zaczynamy konferencję, a nawet członków Stowarzyszenia Matek zapraszamy już na godzinę 18. Skończymy gdzieś koło godziny 1 w nocy. To cóż, zapraszamy na naszą stronę www.matrik.pl i również na stronach facebookowych znajdziecie Państwo link do rejestracji, do zapisania się w systemie Competit. Proszę się zarejestrować tam, otrzymacie Państwo linka do platformy Zoom. No i czekamy na Państwa razem z panią Eweliną w środę 22 lipca. Zapraszamy. Dziękuję.